Kaczyński grzmi na proteście o Tusku. Likwidacja polskiego państwa. We wtorek po południu, 9 lipca, rozpoczął się przed Sejmem protest Prawa i Sprawiedliwości w obronie ksiądz Michała O., który został osadzony w związku z aferą z Funduszem Sprawiedliwości. Politycy strajkowali przeciwko torturom, którym ich zdaniem poddawany jest duchowny. Jarosław Kaczyński nie szczędził gorzkich słów pod adresem obecnie rządzących. Pacyfikacja społeczeństwa i likwidacja polskiego państwa to plan, dla którego realizacji został tu wysłany Donald Tusk, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas protestu w obronie ksiądz Michała Olszewskiego. Jak dodał, chodzi o to, że będziemy terenem zamieszkałym przez Polaków, ale zarządzanym z zewnątrz. Kaczyński protestuje w obronie ksiądz Michała O. Jarosław Kaczyński zabrał głos podczas protestu i wspominał czasy ostatnich lat, kiedy przed gmachem parlamentu maszerowały wielkie pochody w obronie praworządności. Kto je organizował? Ci, którzy dzisiaj w Polsce rządzą, mówił do zebranych Kaczyński. Dodał, że prawdopodobnie bardzo wielu ludzi, którzy w nich uczestniczyło, jeszcze wtedy o tym nie wiedziało. Ale później przyszedł czas przedwyborczy i wtedy już każdy, kto obserwował, co robi Tusk, co robią i mówią jego współpracownicy, mógł z łatwością przewidzieć, że w Polsce z praworządnością będzie naprawdę bardzo źle, zaznaczył prezes PiS. Jak ocenił, to nie jest przypadek, tylko pewna przemyślana akcja. To nie są akty szaleństwa. To próba z jednej strony odwrócenia uwagi od narastających dolegliwości zwykłego, codziennego życia, przede wszystkim drożyzny. Ale w jeszcze większym stopniu, ta akcja, która trwa dzisiaj i będzie jeszcze nasilona, a wszystko na to wskazuje, to jest po to, aby nasze społeczeństwo spacyfikować, oświadczył. Bo przecież plan, dla którego realizacji tu został wysłany Tusk, to jest plan, którego finałem ma być w gruncie rzeczy likwidacja polskiego państwa, dodał Kaczyński. Jak mówił, nie w tym sensie, że Polska zniknie z mapy, że ktoś dokona rozbioru i nie będzie żadnych polskich organów państwowych, parlamentu, rządu, samorządów. Tylko, że wszystkie ważne decyzje będą zapadały na zewnątrz, my będziemy terenem zamieszkałym przez Polaków, ale zarządzanym z zewnątrz, podkreślił.